Jak siekać i szatkować warzywa z iCookiem? Do siekania i szatkowania warzyw potrzebny będzie nóż, pokrywacz dzbanka, czpień do montażu tarczy, dwustronna tarcza do ścierania i cięcia w plastry oraz pokrywa tarczy z popychaczem. Warzywa możemy ścierać na dwa sposoby: za pomocą noża oraz dwustronnej tarczy. Do naczynia miksującego zakładamy nóż. Jeżeli chcesz sprawdzić gramaturę warzyw przed włożeniem, wybierz ikonę wagi. Wkładamy pokrojone na mniejsze kawałki warzywa, nie więcej niż 600 g. Zamykamy pokrywę dzbanka z zamkniętą zaślepką. Ustawiamy program automatyczny siekanie. Czas 10 sekund, prędkość 6. Jeżeli stopień posiekania warzyw jest niewystarczający, można powtórzyć czynność aż do momentu uzyskania pożądanego rezultatu. Pamiętaj, że nie wyjmiesz dzbanka z podstawy urządzenia, jeśli pokrywa jest zamknięta. Do naczynia miksującego zakładamy czpień do tarczy, dwustronną tarczę stroną do ścierania oraz pokrywę tarczy. Maksymalnie możemy zetrzeć 500 g warzyw. Zamykamy pokrywę tarczy. Ustawiamy program automatyczny szatkowanie, czas 30 sekund, prędkość 5. Jeżeli chcemy pokroić warzywa w plastry, należy tarczę przełożyć na drugą stronę, uważając, aby się nie skaleczyć. Nóż tarczy jest bardzo ostry. Pamiętaj, że ścierając warzywa za pomocą tarczy, mogą pozostać niestarte warzywa. Jest to naturalne zjawisko. Aby zminimalizować ten efekt, umieszczaj w kominie pokrywy jak największe kawałki.